okręgowego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku podinspektor Andrzej Dziemianko melduje policjantów i pracowników komendy do uroczystej zbiórki z okazji pożegnania komendanta powiatowego. Dziękuję. W imieniu komendanta powiatowego Policji w Szczecinku mam zaszczyt powitać inspektora Jarosława Smolanka, komendanta powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. Witam serdecznie przedstawicieli Rady Miasta Szczecinek w osobach pana Andrzeja Grobelnego. Miło mi powitać również przedstawicieli władz gminnych powiatu szczecineckiego w osobach burmistrz miasta i gminy Podlesolinowo, pani Renata Pietkiewicz-Chmełkowska, wójt gminy Szczecinek Ryszard Jesionas, burmistrz miasta i gminy Biały Bór Paweł Mikołajewski, wójt gminy Grzmiąca Tadeusz Hajkiewicz. I lokalnych mediów witamy również służby mundurowe więziennictwa, straży miejskich i gminnych. Witam serdecznie szefa szczecineckiej prokuratury pana Jerzego Sajchtę. Miałam rozpoczął 40 lat temu, a dokładnie 1 maja 1976 roku. W 1986 został on absolwentem studium podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi. 4 lata później objął stanowisko naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Szczecinku, by już rok później zostać naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Szczecinku. W 1997 roku objął stanowisko zastępcy komendanta rejonowego Policji w Koszalinie, gdzie po roku awansował na stanowisko komendanta rejonowego Policji w Koszalinie. Rok później komendant wrócił do Szczecinka i objął stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Policji w Szczecinku. Następnie objął stanowisko pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Szczecinku, by ostatecznie 21 maja 2007 roku objąć stanowisko komendanta powiatowego Policji w Szczecinku. Panie komendancie, to już 9 lat. W trakcie swojej służby inspektor Józef Hatawa był odznaczony wieloma odznaczeniami. Nie sposób ich wszystkich tu wymienić, ale na uwagę szczególną zwracają Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonego Policjanta i Złoty Medal za długoletnią służbę. Dziękując za wspólną służbę, jednocześnie z żalem. 40 lat to kupa czasu. Byłoby o czym wspominać, ale za dużo czasu bym musiał Państwu tu poświęcić, a byłoby to chyba i nudne, i niezbyt ciekawe. Chociaż w moim życiu, w mojej pracy wiele było sytuacji ciekawych, radosnych. Wiele też było i porażek. Praca ta nie tylko składa się z samych sukcesów, ale ja o porażkach zapominam, wolę pamiętać o sukcesach. Ciężko mówić po tylu latach, żegnając się z załogą, że było źle, czy było dobrze. Dla mnie zawsze to było dobrze. Dziękuję. To jest jeszcze podziękowanie od komendantów jeszcze dotychczas pełniących obowiązki. Jednocześnie, jeśli Państwo pozwolicie, to wykorzystam tą okazję i podziękuję za pracę. Po 35 latach służby w stan spoczynku przechodzi aspirant sztabowy Bożena Wiglewska, detektyw zespołu operacyjno-rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji. Sztabowy Lucja Śmiała, specjalista z zespołu dochodzeniowo-śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinie. Pana pamiątka. Po 30 latach służby w stan spoczynku przechodzi aspirant sztabowy Heronim Radomski, specjalista zespołu operacyjno-rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego. Po 30 latach służby w stan spoczynku przechodzi podinspektor Stefan Maksymiok, naczelnik Wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą. Myślę, że pan
Józef Hatała, wiem, według to opinie są wielu kobiet, że też świetnie wygląda w garniturze, a zatem nie będzie mu przeszkadzać, że munduru nie będzie już nosił. Ale gdyby pan komendant miał jakiś problem z brakiem munduru, to ja jestem szefem powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej. Chętnie pana przyjmiemy tutaj w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Można ten mundur w jakiś sposób włożyć. Bardzo serdecznie panie komendancie dziękuję. Podobnie w Stanach Zjednoczonych jest taka tradycja, że jak ktoś po 40 latach odchodzi na emeryturę, dostaje czasomierz, zegarek. Tak? Ja chciałem panu zafundować właśnie taki czasomierz, który będzie ten okres już emerytalny panu w takim jakimś odmiennym czasie mierzył. Tą decyzję trzeba w pełni przyjmować. Chciałem się po prostu pogodzić. Z drugiej strony mamy to szczęście, iż was dotychczasowy dorobek zawodowy, specjalistyczna wiedza, umiejętności zostały niejako skopiowane przez waszych następców, którzy będą dalej realizować zadania i obowiązki, które żeście realizowali. Jeszcze raz przyjmijcie nasze serdeczne podziękowania za ten okres, za dobre i złe chwile, a tych dobrych było znacznie, znacznie więcej. Jeszcze raz dziękujemy. Jednocześnie prosimy was o to, abyście nie zapominali o nas i w swojej teraz nowej rzeczywistości znaleźli czas na to, żeby nas uwielbić, czy tu w komendzie, też odbyć z nami spotkania z okazji różnych pożyczności i innych spotkań towarzyskich. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego nowej rzeczywistości, która od dnia jutrzejszego Was będzie dotyczyć. Dziękujemy.